wszystkie ciepłe kurtki proszę oddać nauczycielom. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start! Kochani! Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? It's real. Pierwsze miejsce. Mocno się do tego turnieju przygotowywałeś? Tak, przez 3 tygodnie ćwiczyłem, jak dam radę. Cały czas w szosę praktycznie ćwiczyłem. Na jakim rowerze jeździsz? Na tym właśnie, po roku. Od jak dawna jeździsz? Od około 6-5 miesięcy. Ciężko było? Tak, było ciężko. Który odcinek był najtrudniejszy? Na Lipowej, tak, nie. To właśnie nie, że mnie właśnie kolega dogoni i wtedy już jechałem za nim, ale pod końcem szybko po prostu spróbował mnie wyprzedzić i tak sposobem go jeden start! Tomasz Kamiński. No to brawa dla Tomka, proszę Państwa. To jest też nadzieja. To jest też nadzieja. To jest srebrny medalista już w polu. 500 metrów, bardzo szybki chłopiec. Bartek Gołębieski, no można powiedzieć, że jest... Ciężko było? No, bardzo. Który odcinek wydawał ci się najtrudniejszy? Peleton za tobą mocno gonił się zawsze te... Troszkę mocno. Ale ogólnie było bardzo fajnie. Było bardzo fajnie. Na jakim sprzęcie jeździsz? Na Kelisie. Kelis. Mali. Wcześniejsze sukcesy w tej dziedzinie? Na przykład zawody MTB Mazowie. 3 pierwsze miejsca. Dookoła Mazowsza wygrywał na ulicę Białegostoku i wtedy będziemy mocno krzyczeć. A nagrody wręcza pan Aksel Arman, Ferrero Polska w towarzystwie Czesława Langa. Koszulki zwycięzców, brawa, jeszcze raz wielkie brawa od Państwa, dali z siebie wszystko. Mieliście Państwo możliwość i okazję oglądania zmagań tych młodych zawodników, których jest
wygrany. Będziemy tak kaskiwać już niebawem podczas tych dużych turów. Najlepsi zawodnicy małego turu w towarzystwie dwóch przesympatycznych panów Axel Armand, Ferrero Polska i Czesław Lang. Brawo! Mini Tour de Pologne. Nagrody od tuteli, sponsora imprezy Axel Armand, Ferrero Polska i pan Czesław Lang, dyrektor wyścigu. Gratulujemy serdecznie! Kapitalne nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatorów imprezy. Wielkie brawa. Mini Tour de Pologne, więc na starcie w szkołach podstawowych 118 wspaniałych dzieciaków. Jak widzieliśmy, wszyscy docierają do mety. No, wygrali, co mieli wygrać. Ci, którzy już trochę jeżdżą, bo jednak różnica pomiędzy trenującym a nietrenującym, nawet w tej najmłodszej kategorii do lat 12, jest widoczna.